W ostatnim czasie coraz więcej touroperatorów obserwuje spadek zainteresowania podróżami do Polski turystów z zagranicy. A jak przedstawia się sytuacja w naszym mieście? Zapytaliśmy prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego. Otrzymujemy takie sygnały, że turyści zagraniczni traktują niestety nasz kraj jako kraj podniesionego ryzyka w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. I to jest też odczuwalne w ruchu turystycznym. I takie postrzeganie niestety tego konfliktu w Europie, także on może gdzieś powiedzmy ewoluować i tutaj u nas zagrożenia jakiekolwiek po prostu z tego tytułu też mogą występować. To jest niestety taki gdzieś tam przekaz, który funkcjonuje chociażby w Europie. Nadzieją tego sezonu pozostają zatem turyści krajowi, którzy wiedzą, że do nas można spokojnie przyjechać bezpiecznie, no nikt nie odczuwa powiedzmy sytuacji jakichś konfliktowych. No widzimy osoby z Ukrainy, które do nas przyjechały, ale to są osoby, które powiedzmy w jakiś sposób dzisiejsze normalnie funkcjonują. Tutaj się nic szczególnego w tym zakresie nie dzieje. A co chodzi o obiekty turystyczne, no my jesteśmy przygotowani do realizacji świadczeń i z tytułu powiedzmy tego konfliktu no nic się szczególnego nie dzieje, żeby ci turyści do nas mieli nie przyjechać. Teraz ważnym aspektem jest kierowanie przede wszystkim do krajów europejskich przekazu medialnego na temat bezpiecznego pobytu w Polsce. Bo tutaj w większości to są turyści niemieccy, że jednak warto przyjechać, nie bójmy się tego, bezpiecznie jest i idźmy w tym kierunku. Sami, no, to tylko nikogo nie muszę przekonywać, że po prostu to, co mówię, no to jakby jest prawda, tylko no kwestia, trzeba się zastanowić, w jaki sposób dotrzeć z tym przekazem do zagranicznych turystów. Wojna w Ukrainie to kolejny po pandemii cios w polską branżę turystyczną.